Sponsorem programu jest WWF. Film został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez miliony lat to natura regulowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło. Dzięki paliwom kopalnym zaczęliśmy przekształcać świat. Aż w końcu zagroziliśmy planecie, na której żyjemy. Jedno jest pewne. Nadszedł czas na zmiany. Gdy jesteśmy młodzi, czujemy się nieśmiertelni. Nie zastanawiamy się nad konsekwencjami naszych działań. Dopiero z wiekiem rozumiemy, że odpowiedni tryb życia jest dla nas korzystny. Dbamy o siebie. A czy jako ludzkość dojrzeliśmy do tego, aby zadbać o planetę, na której żyjemy? Za istotną część zmiany klimatu, którą obserwujemy na Ziemi, odpowiada energetyka. W Polsce energia elektryczna pochodzi głównie ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Węgiel brunatny jest mniej efektywny od kamiennego, ale też tańszy. Łatwiej go wydobyć, bo leży płytko pod ziemią. Według szacunków w Polsce znajdują się największe zasoby tego surowca w Europie. Jedne z najbogatszych złóż leżą przy granicy z Niemcami, w okolicy Gubina. Legenda głosi, że Dolną Łużycę stworzył Pan Bóg, a diabeł wetknął tu węgiel brunatny. Pamiętam jako dziecko odwierty w latach 80. I wiedzieliśmy, że badają, czy jest węgiel, i szukają węgla, i chcą zbadać, ile tego węgla jest. Rozpętała się tutaj burza, koniecznie chciano tę kopalnię przeforsować, namawiano lokalną społeczność na wyrażenie zgody. Wydaje się to naturalne, jak każdy dobry gospodarz, jeśli ma w swoich zasobach coś, co jest mu niezbędne do życia, życia gospodarki, życia mieszkańców, każdy z tych podmiotów potrzebuje energię na co dzień, więc trzeba mu ją dostarczyć, wyprodukować, więc po to, żeby sobie zapewnić to bezpieczeństwo, tą podstawę zasilania w energię wszystkich odbiorców, no to najlepszym rozwiązaniem dla naszego kraju będzie węgiel. Część mieszkańców zaprotestowała, wiedząc, jak wygląda wydobycie po niemieckiej stronie granicy. My nie musimy jeździć do Bełchatowa, nie trzeba nas wozić na wycieczki do Bogatyni. Jesteśmy w temacie, widzimy, co się dzieje w Niemczech i te skutki negatywne zagłębia węgla brunatnego odczuwamy w zasadzie na co dzień. Wydobywanie węgla brunatnego zamienia krajobraz o walorach turystycznych, przyrodniczych w księżycowy krajobraz. Niemcy już od lat protestują przeciw planom rozbudowy tego typu kopalni. In Deutschland ist es immer noch so, dass der Bodenschatz, also die Braunkohle, wichtiger ist als der Mensch. We don't need new Tagebau in Germany because the coal phase out will continue. And we have to make a structural change towards more renewable energy and less coal. Koszt energii z wiatru i słońca systematycznie spada. W niemieckim Schipka dokonano symbolicznej inwestycji. Elektrownia fotowoltaiczna zbudowana została w miejscu zamykanej kopalni węgla brunatnego. It makes us especially proud because we managed to switch from the most inefficient and the most stupid way of power production from lignite to maybe the most intelligent and the most efficient way of producing power from renewable energy, from the sun. We proved that it's possible to do this and that it is possible to do it quite fastly. Nowe technologie będą wypierały paliwa kopalne. Czy warto więc inwestować w kopalnię węgla brunatnego, jeśli za jakiś czas mogą podzielić los kopalni węgla kamiennego? Niektóre, jak Guido w Zabrzu, to już muzea. Pamiętam. Zjazd na dół. Faktycznie miałem gacie mokre, jeżeli tak można powiedzieć. Od razu jechałem na 650 metrów pod ziemię. Oczywiście docinki jeszcze kolegów, starych hajerów, którzy już dobrze wiedzieli, jak młodego podkosić, to dawało swoje efekty. Chodząc do szkoły, nawet nikt nie myślał o komputerach, o telefonach komórkowych. Dzisiaj jest to normą. Wszystko się zmienia. Kopalnie jednak nie mają racji bytu. I ta energia, która dotychczas była z węgla wyciągana, jednak upadnie. Ja myślę, że za 20 lat
to chyba kopalni żadnej nie będzie już na Śląsku. Sponsorem programu był WWF.